to jest przerażające, ponieważ ten procesor z jakimś tam flash diskiem i kartą SD pamięci zawiera o tobie tyle informacji niewygodnych. Nie mam drugiego życia, nie mam, jestem tak wyświeconym człowiekiem, jakby nie mam jakiegoś sekretnych historii, to w miarę staram się żyć transparentnie. Może naprawdę poczytamy sobie nawzajem SMS? Boicie się? Ja bym po prostu zagrała w tą grę, to jest, tylko że nikt ze mną nie chce zagrać. Mogłabym wziąć udział w takiej grze, bo nie mam nic do ukrycia, ale też wiem, że moi przyjaciele nie zaproponowaliby takiej gry, bo szanujemy swoje, po prostu wolność.